wody sobie nie wziąłem. Wiedziałem, że już zapomniałem. Do przodu. Słucham? Moją. Nie, no ty będziesz piła swoją. Jedziemy jeszcze 3,5 godziny nam zostało do końca. Nie wiem, czy nas widać dobrze, czy nie. Powinno być widać. I tak sobie myślałem, że zrobimy taki mały poradnik. Co młodzi rodzice? Stażem młodzi, w sensie, że dziecko młode jest stażem. Pakują na wyjazd. Muszą przygotować sobie na wyjazd takim maluchem, półrocznym, żeby potem nie było problemu, żeby niczego nie zabrakło. Znaczy, my wzięliśmy i tak najpotrzebniejsze rzeczy, nie braliśmy jakichś tam pierdół z bety. Oczywiście tak, zaznaczamy, że to jest lato, to nie jest zima, ani jakaś tam późna jesień. Znaczy, taka wczesna jesień, ale pogoda, powiedzmy, letnia. No, ale też musieliśmy się przygotować na to, że może być różna pogoda, nie tylko letnia, że będzie ponad 20 stopni, tylko że może być dużo chłodniej, bo jednak pogoda w górach jest zmienna. To będzie krótki filmik, jesteśmy na A4, przyczepę, ja przyspieszę trochę, bo tak się wleczemy, jak poza obszarem zabudowanym. To był nasz taki pierwszy wyjazd i pierwsze doświadczenie w pakowaniu Julki. Na dłużej niż jeden dzień, bo oczywiście jednodniówki już się trafiały. Tak. Pierwsze podstawowe, czyli coś, znaczy tak, wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy na wakacje, ale nie będziemy jakichś tam strasznie ekstremalnych dokonań wyczyniać podczas tego wyjazdu. Czyli zaplanowaliśmy, że będziemy bardziej chodzili na jakieś spacery i szukaliśmy sobie miejsca takiego fajnego, gdzie byliśmy, to już wiecie, w filmach. To się pojawiły. Co zapakowaliśmy? Na pewno wózek, czyli stelaż. Na pewno, no wiadomo, że musi być na siedełko, no czyli fotelik samochodowy. No i na pewno gondola, żeby... Żeby jeździła, ale Julka nie siedzi, więc to jest trochę utrudnienie, dlatego że ona nie lubi jeździć w gondoli już, dlatego że za mało widzi. Więc jeszcze spróbowaliśmy nosidełka, szalek. Czyli to nosidło na brzuch, ewentualnie przecież na plecy nadaje, czy nie? Tak, znaczy ona już jest na tyle duża, że może na plecach być, ale była na brzuch. Tak, to tak dla odmiany, że zresztą przydało się, tak? Bo trochę pochodziła. Płakała, jeździła w gondoli po tych dolinach, ale... Ale na brzuchu. Tak, na plecach, potem na brzuchu, ale to i tak się po jakimś czasie jej nudziło. I się okazało, że jednym rozwiązaniem są szelki, które też się po jakimś czasie nudziły. No, trzeba było też czasami na rękach nosić albo się zatrzymać. Co dalej? Parę kocy, tak? 2-3 koce. Znaczy jeden cieniutki, jeden grubszy, jeden z kapturkiem, bo nie wiedziałam, który się przyda i że ewentualnie może zabrudzić jakiś tam koc. My możemy, może nam wypaść, może coś się z nim stać. Więc wzięliśmy jeden taki cieniuteńki, bardzo koc bawełniany, jeden cienki polarowy, no i jeden z kapturkiem polarowym. Dla niej. Z ubranek też wzięłam długie body, krótkie body, jakieś spodenki, bluzy bez kaptura, takie cieniutkie, bluzy z kapturem, grubszy polarek, apaszki pod szyję, czapeczki, jedną cieńszą, drugą grubszą, to tam jeszcze było opaski, no i skarpetki. Ja tak naprawdę bardzo podstawowo, dlatego że stwierdziłam, że nie będę brać sukieneczek, spódniczek. W górach byliśmy. Jakichś takich rzeczy, tylko bardzo wygodnie, żeby było. Plus do tego, żeby ona i nam, i jej było wygodnie. Żeby się nie zwijało nic i wszystko było takie... No to jak teraz widać, w piżamce wracał do domu, bo nie chcieliśmy jej ubierać, żeby jej było wygodnie w tym nosidełku. Właśnie. Które się robi powoli i tak za małe, to nosidełko, więc już nie chcieliśmy jej zakładać sweterków, bluz i spodenek, bo im więcej ubrań, tym więcej gdzieś tam... Tak, i piżamki my wzięliśmy ze stópkami, dlatego że Julka lubi się rozkopywać, więc jeszcze nie ma sezonu grzewczego, a jednak te noce już są trochę chłodniejsze. No i tam gdzie byliśmy akurat grzali, to co chyba drugi dzień, ale i tak stópki były. No to już jest taki sezon, że stópki muszą być. A jeszcze wzięłam oczywiście krótkie spodenki i dwa t-shirty takie krótkie. Które się przydały, tak? Był upał, no, był gorący. No spodenki się przydały, nawet chodziła bez spodenek w pewnym momencie, była w samych bodziakach krótkich, żeby jej było chłodno. A no i u nas oczywiście był ten błąd, że nie wzięliśmy, znaczy nie błąd. Ja jakoś tak nie przewidziałam, żeby wziąć jej chusteczkę na głowę kupić, bo w lecie nie miała tej chusteczki, a teraz mogłam już jej kupić. No nie mieliśmy, zrobiliśmy sobie czapeczkę z... Taką prowizoryczną z pieluchy, ale i tak dobrze. Ale bardzo praktyczną, bo z tyłu jeszcze wisiało sobie na... Szyjkę. Na szyję. Ale nie, ale akurat pielucha była nie dość, że cieniutka, to jeszcze biała odbija światełko, więc dobrze. No i takie higieniczne rzeczy. Z higienicznych rzeczy, no to podkłady do przewijania, chociaż w torbie zawsze tej takiej podręcznej mam taką specjalną matę do jej przebierania. Co tam jeszcze było? Jej pieluszki, takie
kilka pieluszek tetrowych, kilka pieluszek muślinowych, no i oczywiście wszystkie kremy. Krem taki nawilżający, jakiś emolient. Tak, no pamiętajcie oczywiście o pieluchach, zapasie pieluch. Tak, to sobie wiedzieliśmy. Kupiliśmy sobie jeszcze, korzystamy z tej daty, więc kupiliśmy sobie więcej całą pakę taką rezerwową. Dobrze, akurat na powrót mamy. To się przyda na pewno, a jak zabraknie, to jest problem, a jak zostanie, to i tak przecież się zużyje, tak? Chusteczki nawilżające, ja korzystam z tych 99,9% wody i co? A termoforek, na wszelki wypadek, jakby ją bolał brzuszek, też mam i zawsze chyba go noszę w torbie. I w torbie zawsze noszę sól fizjologiczną z gazikami, też na wszelki wypadek, jakby tam coś się wydziało. No i też oczywiście jeszcze były niezbędne leki. Julka ma bardzo często katarek, zatkany nosek, więc wziąłem sobie sól morską, wodę morską. Taką w sprayu. Wodę morską, sól fizjologiczną, kompresiki jołowe do przerywania ewentualnie oczek, krem, teraz bardzo się ślini mieć taki krem dookoła ustek, żeby nie miała krostek, coś od gorączki, witaminę C, dlatego że wcześniej już miała przypisaną ewentualnie, żeby sobie brała na wzmocnienie odporności, na razie jeszcze tego nie używamy, więc sobie tam i tak ją wrzuciłam. Wzięłam jakiś probiotyk, akurat ja biorę Picoflor, wrzucam jej do, dodaję jej do mleka albo do wody, dlatego że Picoflor no, pomaga trochę we florze bakteryjnej, a ona coraz więcej je, więc tam trochę mam lekką obawę, żeby tam nie bolał brzuszek. Dentosept na ząbki, jakby coś się stało, żeby sobie ciągnąć, ewentualnie jak będzie miała jakąś aftę też, żeby ciągnąć. Maść na ząbki. No teraz jest w takiej fazie, w takim okresie, gdzie ząbki mogą w każdym momencie się pojawić, więc musimy mieć na to przygotowanie. Taką jeszcze szczoteczkę miałeś, tak na palec, do masowania dziąsełek. Wiesz, ona sobie skutecznie masuje dziąsełka butelką po mleku. Albo pieluchą. A jeszcze wzięłam sobie syropek, też na kaszel. No chyba o tym przeciwbólowym, przeciwgorączkowym już mówiłam też, jakby coś się tam stało. Na wszelki wypadek. Nam się nie przydało, ale na szczęście się nie przydało, nie było potrzeby. No i kropelki do nosa na katar, i gruszkę, ale to gruszka do wyciągania glutów i w sumie z tych takich rzeczy. Tak, nie braliśmy płynu do kąpieli, wzięliśmy takie mydełko też, żeby sprawdzić, jak będzie... I skóra na to reagowała. I skóra i bardzo fajnie, co to, jakie to mydełko? Bambino, zwykłe bambino. Można było spokojnie usiąść sobie w brodziku i dzieciaczka przepłukać. A jeszcze do jedzenia oczywiście, no trochę tutaj nie było warunków do gotowania, to pierwszy nocleg był bardziej. Wyjeżdżając gdzieś tam dopytaliśmy, czy jest jakiś anes kuchenny i tak dalej, mówili, że jest, natomiast no, dla dziecka na wyjeździe raczej nie zajmowaliśmy się gotowaniem, więc jedzonko zapakowaliśmy gotowe, tylko bardzo urozmaicone, tam różne słoiczki różnego rodzaju, tak, Olej się dokupiła do kaszy, żeby kasza nie była, tak? Tak, bo dajemy sama jej kaszkę jadlaną na wodzie, to kupiłam takie fajne saszetki z liofilizowanymi owocami i akurat fajnie się sprawdzały, bo zmieniały jej smak, bo... To jest takie wysuszone, wyciągnięta jest woda z tych owoców, ale one jakby utrzymują wszystkie walory, tak przynajmniej czytałem, że walory i te witaminy chyba też powinny być wszystko, powinny być. Podobne są takie w racjach żywnościowych, to żołnierze podobne zostają, żeby mieli... Tylko, że oni dostają w całości, a my kupiłem taki proszek, wielki. Pyłek. To tam też, a nie, tam były w całości, no, a to było już skuszone w takim pyłku, że można było do kaszy dodać. No ja i szczerze mówiąc, jakby ta kaszka jej dużo łatwiej wchodziła i szybciej niż taka sama, jak jest taka bezsmakowa, nie? Tak, bo akurat ja przetestowaliśmy to przed samym wyjazdem, kupiliśmy i pierwszy raz jadła na wyjeździe taką kaszkę z tym pyłkiem i tam akurat było chyba cztery smaki, nie? Malina, porzeczka, truskawka, jagoda, nie, i śliwka, to pięć smaków. I jej się sprawdziło i chyba nie było żadnego smaku, który jej nie pasował, nie odpowiadał. I codziennie dostawała tak rano kaszkę i naprawdę dużo lepiej jej wchodziła niż sama. Kilka takich musów owocowych wzięliśmy, no i kilka zupek, a ona najbardziej lubi jarzynowa, dyniowa i chyba to jej najbardziej odpowiada. No i to będzie mięsożerca, bo też mięsko jej dobrze idzie. Cięcinka jej posmakowała bardzo. Tak. Ona je niewiele, więc to jest takie pół słoiczka dziennie. Więc teraz będziemy w domu już gotować. Bardzo lubię ogórka kiszonego sobie ciumkać. To będziemy robić zupkę ogórkową. Tak, także od razu wyjaśniamy, że my nie... Znaczy, rezerwowo gdzieś tam w domu mamy słoicz jakiś z takimi obiadkami, ale generalnie jakby staramy się... Gotować. Znaczy Ola w sumie gotuje i przygotowuje te posiłki jakieś tam w blenderze, czy tam warzywka jakieś.
czy owocki. Owoce czy warzywa. No. Ale słoiczki zawsze nie będą, bo zawsze taka rezerwowa musi być, tak. Jak my mamy czasami zupki chińskie, tam sobie leżą, my tego nie jemy generalnie, ale leżą w razie czego, jakby coś tam wypadło, że nie wiem, rozchorujemy, albo pogoda, albo się nie będzie chciało, to... I co tam? I chyba tyle, nie? Tak. A oczywiście jest zabawki jeszcze, tak? Ale nie, jeszcze wzięliśmy mleko modyfikowane, bo Jurka przed wyjściem na szlak zawsze, znaczy na szlak, no, jadła mleko modyfikowane i na kolację. Czekaj, bo tam coś się dzieje, chyba prezydent jedzie, albo kogoś ścigają. I oczywiście ja jeszcze wzięłam łyżeczki, pojemniczki do przygotowywania jedzenia. Mam taką fajną łyżeczkę turystyczną, składaną. Pojemniczek też jest zamykany. Drugi też jest zamykany z łyżeczką, można to wstawić do mikroforówki. A i wzięliśmy na wszelki wypadek taką fajną łyżkę, gdzie można mus owocowy. Mówiłaś o termosie? Owocowy wlać i podawać. Taka turystyczna, też bardzo fajny gadżet. No i termos na ciepłą wodę, dlatego że no właśnie Jurka tak, jedzie. Piliśmy przed wyjazdem, taki termosik. 350 ml. Znaczy jest bardzo poręczny, bo jest mały, 350, ale trochę można było pół litrowo kupić. No ale jej wystarcza, więc kupiliśmy to i dwie butelki. Dlatego mówię, że pół litrowo, bo to jakby wystarcza na to, żeby zrobić jej dodatkowe jedzonko, ale jak jest pół litra, to zawsze można przepłukać jeszcze. No i chyba z tych wszystkich rzeczy tyle. Już więcej nie braliśmy. I zabawek. No i zabawki. Worek taki mały zabawek, no ile tam było? 10 zabawek i wzięliśmy, żeby się ich wymieniać. Chodzi, gryzaki, jakieś maskotki. No i ona ma też swojego takiego przytulaka, usypiacza, taki malutki kocyk, którym się chętnie bawi. I wzięliśmy misia, szumisia, znaczy misia, ptaszydło szumisia. Ale to nie działa. No na nią to tak... Ładniej szumi samochód niż taki ten, bo to jest taki... Tak pokazywałem, zresztą było widać w filmie chyba. Tak było w tym. Na nią to średnio działa. Z przygotowań. No na nią to średnio działa, ale był w rezerwie. Tyle? No więc chyba nic nie braliśmy na niej. A, matę. Matę wzięliśmy. Ale nie korzystaliśmy z maty. Bo... Jakoś w tych pokojach i tak było zbyt mało miejsca pomiędzy tymi meblami. No, nie chcieliśmy za tym twarda. Ja myślałem, że jakiś dywan gdzieś będzie albo coś tam. I nie korzystaliśmy z tego. Ale zresztą ona... Ale rozbijała się na łóżku. O, przerzucała się. Bardzo fajnie. Turlała się. Dobra, no to co my braliśmy, to nie będziemy mówić, bo każdy dorosły wie, co potrzebuje. Staramy się mieć przynajmniej za dwie zgrzewki wody. W zapasie. W zapasie, bo to najważniejsze, żeby tej wody nie zabrakło. Zostało na jakieś 15 km do zjazdu z autostrady. Dobra. To kończymy, jeżeli chodzi o taki poradnik, to kończymy. Mam nadzieję, że o czym nie zapomnieliśmy, wszystko powiedzieliśmy. A jak nie, to ewentualnie coś tam dopowiemy jeszcze później. A, ja jeszcze wziąłem sobie pojemniczek na mleko modyfikowane. I wzięliśmy na wszelki wypadek takie malutkie mleka modyfikowane, przecież przygotowane roztwory. Przygotowane, a, no to ważne. Ale też nie skorzystaliśmy, tak? To były tak. Taka rezerwowa, takie bombki, żeby od razu wlać i dziecko od razu je. To na wszelki wypadek. No i oczywiście nieodłączna rzecz to są piersi, które miałam pod ręką. No ale to ty nie musiałaś tej listy robić, żeby ten wpisać to na listę pod tym, pod filmem? No nie, no ale to akurat miała, więc... Więc to mleko modyfikowane to był tylko taki dodatek do jej jedzenia, a nie podstawa. Dobra, dzięki za uwagę, lecimy dalej z vlogiem. Na razie.